Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego kolerskiego podcastu. Spotykamy się po krótkiej przerwie i mamy dzisiaj w planach omówienie zakończonej przed kilkoma dniami Vuelty oraz porozmawiamy na temat kilku innych pobocznych tematów, jak na przykład zespół CCC Team oraz Mistrzostwa Świata. Także zapraszamy Was do wysłuchania naszego krótkiego nagrania. Za nami ostatni wielki tur tego sezonu, czyli hiszpańska Vuelta. No, wszyscy dobrze wiemy, że wygrał Simon Yates. Jak Wam się wydaje, to był murowany kandydat do zwycięstwa, czy niekoniecznie? Może nie murowany, ale kandydat na pewno, tak? Wyścig był w miarę dobrze obsadzony. Dwójka z Movistaru, Quintana i Valverde, mieli walczyć o właśnie klasyfikację generalną. To samo za Stany Miguel Angel Lopez. I po zaprzepaszczonym Giro, w którym jakby tak powiedzieć nie miał takiego doświadczenia, jeśli chodzi o noszenie tej koszulki, o oszczędzanie sił na końcowe etapy, tutaj pojechał bardzo mądrze. No i w sumie od 14 etapu już nie oddał koszulki. Także wieść, jak dla mnie, bardzo mądra jazda Anglika. No i tak oto Anglicy mają wszystkie tury u siebie w tym roku. Dla mnie Simon Yates był głównym faworytem do zwycięstwa. Już w Paryżnicy pokazał, że w tym sezonie będzie mocny, wygrywając etap siódmy na podjeździe. Potem zrobił to samo w Volta Ciclista Catalunya. Na Giro niestety zbyt szybko przyjął koszulkę lidera, co zemściło się na nim pod sam koniec wyścigu, gdzie po prostu bardzo mocno strzelił. No i z tej racji, że też na Tour de Pologne jednak wygrał etap po bardzo ładnej jeździe, gdzie Kwiatkowskiego nie zdało dogonić wraz z innymi zawodnikami, było wiadomo, że będzie mocny. Z drugiej strony jednak mamy takich kandydatów do zwycięstwa, jak chociażby, no może nie w tym roku kandydatów do zwycięstwa, ale no nazwiska, które było jeszcze choćby rok temu głośne, jak na przykład Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez, który no w sumie miał trzeci, no oni wszyscy bardzo dobre miejsca zajęli, to nie ma co tutaj im tego wypominać, ale jednak to był chyba wyścig też, żeby no tak jak co roku zresztą, żeby pokazać, że my jeszcze tutaj jedziemy, nie? Że jeszcze o nas nie zapominajcie, tak na przykład Lopez. O nim się już trochę przestało tak mówić, nie? Tak, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem. Ja dla mnie Miguel Angel Lopez jechał bardzo energooszczędnie, może dlatego nie atakował przez praktycznie cały wyścig, po prostu nie miał siły. Jest znane to, że miał kontuzję chyba pleców, z tego co kojarzę, przez większą część sezonu i nie mógł startować. No ale jeśli jednak jeszcze mówić o takich zawodnikach, to na pewno no nikt nie wątpię, że ktokolwiek przewidział aż takiej formy Enrica Massa. To jest na pewno, może nie objawienie, ale na pewno zaskoczenie. No i może, tak jak już słyszałem opinię, nie chcę skłamać, czy to była opinia, ale słyszałem, że to jest już zmiana warty, taka symboliczna. No Enric Mas był określany, jest dalej określany młodym kontadorem. No i jak dla mnie ten 23-latek, no pojechał bardzo dobry wyścig, pokonał no, w sumie już tuzy światowego kolarstwa. No i zadziwił tym w sumie no, chyba cały świat, tak? No, był typowany jako przyszły zwycięzca Grand Tourów, tak, jako następca tego Contadora, ale nikt chyba raczej się nie spodziewał, że to już w tym roku no, zajmie drugie miejsce na Vuelcie. Oczywiście, no nie ma co wymagać przecież, bo tak naprawdę jeden z pierwszych startów, że od razu ktoś będzie wygrywał, no to jest naprawdę ewenement, jakby nie patrzeć. No tak. Ale też musimy zwrócić uwagę na jednak rozczarowania tej Vuelty, no myślę, że każdy też pomyślał o tutaj zawodnikach. Pomijam polskich zawodników, ale myślę o takim Fabio Aru, o między innymi może Wilco Keldermanie, który też na pewno miał większe ambicje niż 10 miejsce. Nie wiem, jak widzicie postawę Fabio Aru, bo dla mnie to już no, jest ewidentnie w dołku i w dosyć sporym kryzysie. No Aru już od dłuższego czasu chyba nie może się wbić na ten poziom, który kiedyś prezentował. No i nie wiem, teraz w generalce godzina straty i 23 miejsce to no, dosyć sporo. No i co trzeba podkreślić, to nie są straty wynikające z jakichś jego ucieczek czy oszczędzania się na etapy, tylko po prostu no, nie miał siły, bo tutaj ja nie widziałem żadnych prób ataków czy wygrywania etapów z jego strony. A raczej też nikomu w Team Emirates też nie pomagał, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o Fabio Aru, to już rok temu było widać, że coś się dzieje niedobrego, bo oprócz wyników Tour de France, gdzie zajął 5. miejsce w generalce, to było słabo i na przykład już w Vuelcie było 13. miejsce.
A też w tym chyba... roku to oprócz pojedynczych etapów nic nie osiągnął tak naprawdę. Też chyba warto przypomnieć ten etap Tour de France, na którym na początku bardzo dobrze wygrał nad ich jeden etap, albo więcej, nie, jeden z tego co pamiętam. A potem przyszły etapy, na których wyraźnie odcinało mu prąd na niektórych podjazdach. Ale też wróćmy do naszych polskich zawodników, czyli no zacznij od Michała Kwiatkowskiego. No raczej nikt tutaj się nie spodziewał, no chyba się nikt nie spodziewał, że wygra tą WLT, ale no jednak były takie ciche ambicje, że może jakaś 5, top 10 coś mu się uda, tak mi się wydaje, że były takie głosy u nas, szczególnie w Polsce, tak jak zawsze w Polsce. No ogólnie Team Sky w ogóle nie pokazał się za dobrze w tym wyścigu, dopiero 15 miejsce de la Cruza. No to jednak nie jest wynik, który na pewno Team Sky satysfakcjonuje. No a Kwiatkowski, jak dla mnie, on miał pomagać po prostu i walczyć o etapowe skalpy. No i przez 3 dni chyba nosił, o ile się nie mylę, 3 dni, tak, przez 3 etapy nosił koszulkę lidera i no... Zrobił tyle, ile mógł, tak? Reszta już do niego nie należała, miał tylko pomagać de la Cruzowi. Ty Michał Kwiatkowski zaczął w tym roku ściganie już w styczniu i to jest pierwszy taki przypadek, kiedy jeździł przez cały sezon. Znaczy pierwszy przypadek od bardzo dawna i tą formę miał równą, nie zanotował praktycznie żadnego regresu. Wygrał m.in. Tour de Pologne, Tirreno Adriatico, notował też zwycięstwo w prologu Criterium Dauphiné, a to w połączeniu z tym, że przejechał jeszcze 21-dniowy wyścig w roli pomocnika, no jednego z lepszych, jeśli chodzi o pomoc dla Froome'a i Thomasa. No niestety, ale szanse na WLT były bardzo marne. Jednak należy mu pogratulować tego, że był w stanie utrzymać tą koszulkę lidera. No jak najbardziej, ale myślę, że może nie większym, nie chciałbym tak tego nazywać, że rozczarowaniem, ale popatrzmy też na Rafała Majkę na tegorocznym wyścigu. No kolejny raz pech towarzyszył polskiemu kolarzowi. No i co tu dużo mówić, no ciężko jest cokolwiek powiedzieć, trzeba tylko patrzeć do przodu, no i tyle nam pozostaje. Majka ma ten problem, że nieustannie od 2 lat ma cały czas jakiegoś pecha. A to wywrotka, a to defekt w najważniejszym momencie. I tak samo było teraz podczas WLT, gdzie właściwie to szansa na GT została zaprzepaszczona nie z tej racji, że strzelił z formą, tylko po prostu stracił szansę na jakiś tam lepszy wynik w generalce WLT, dlatego że miał defekt w niefortunnym miejscu, akurat kiedy wszystkie ekipy przyspieszyły. Natomiast uważam, że Rafał pojechał tu w WLT też bardzo mądrze i pokazał, że dalej jest tym najważniejszym kolarzem w Borze na generalkę. Tylko czekamy, aż znowu go opuści pech, bo wcześniej to był kolarz, który był uważany za bardzo solidnego zawodnika, który w tym top 10 GT skończy. A teraz no niestety tego nie ma. No tak, i też postawa Emanuela Buchmana, któremu miał pomagać, też nie powaliła, także no mimo... No... Przez to będzie jednak postrzegany za faworyta w Borze. No tak, po prostu Buchmann dostał dla siebie WLT, dlatego że Bora go chciała sprawdzić. No trochę nie wyszło, przynajmniej moim zdaniem. No bo jednak ten top 10 powinien osiągnąć, przygotowując się do tego wyścigu przez cały sezon. A jednak no Tony, jeśli to Tony Galopin jest przed tobą, a on przecież nie jest kimś, kto jeździ na generalki cały czas, no to nie jest dobry prognostyk. A więc teraz może przejdźmy do klasyfikacji punktowej. No wygrał Valverde bez większych przeszkód od strony sprinterów, ale no myślę, że to na WLT jest typowe, że tam zawsze, znaczy zawsze, tam prawie nigdy nie wygrywa sprinter tego wyścigu, bo te premie na podjazdach jednak ustawiają cały wyścig i klasyfikację punktową. No tak, na WLT jest mało tych etapów płaskich, gdzie sprinterzy mogą robić przewagę punktową. No i dzięki temu to go dalej, jeśli jest taka wola u tegoś zawodnika, to są w stanie wygrać tą klasyfikację punktową. No i też widzieliśmy klasyczne robienie 2 wyścigów. Jeden wyścig z przodu o etap, drugi o klasyfikację generalną. No i no, tak jak już stwierdziliśmy, Simon Yates wygrał ten wyścig o generalkę, a lepszym uciekinierem okazał się Benjamin King, który no naprawdę bardzo dobrze pojechał. Po prostu trafił z ucieczką, wiedział kiedy zaatakować i był najmocniejszy z ucieczki, to aż 2 razy na jednym wyścigu, to no ładny wyczyn,
No ciekawe, Tak, ciekawe no jak to. się potoczy jego w ogóle kariera. Znaczy, no chłopak ma już 29 lat, także to już ten prime, mówiąc koszykarsko. No i też trzeba dodać, że to jest jego największy sukces w karierze. No, to jednak też jest osiągnięcie wygrać przez, znaczy wygrać dwa etapy na jednym turze i to jeszcze no, z mocnych ucieczek, tak naprawdę. To nie były puszczone słabe ucieczki. No tak, na czwartym etapie, kiedy wygrał, to w ucieczce był chociażby Pierre Rolland. No to jednak pokazuje, że no, mocny zawodnik. Na dziewiątym etapie, kiedy wygrał, też pokonał Bałkę Mollema. Znaczy pokonał. Nie pozwolił mu sobie dojechać do. No nie dał się pokonać po prostu i też przyjechał pierwszy. Zresztą To nie bardzo tylko z solidny Mollemem zawodnik. dojechali na tym etapie, reszta ucieczki została wchłonięta, także to też pokazuje moc. No, jednak, no, ciekawy No zawodnik. i tak może słowem takiego już podsumowania. Przypomnijmy, że Movistar wygrał klasyfikację zespołową, co nie miało prawie żadnego przełożenia na klasyfikację generalną, bo tak naprawdę to przegrali wyścig. Indywidualnie wyścig przez nich został przegrany. Nie ma co się oszukiwać, bo piąte miejsce Valverde i ósme Nairo Quintany, no, no tak się No nie nie robi. powala, to nie powala to. No tak Jeszcze się nie robi. Quintana, który był przez wielu dotychczas uważany za najlepszego górala na świecie. No. No jak nie teraz wygrywać, to kiedy? Ja też dobrą postawą do top 10 bił się Ion Izagir, który był na 9 pozycji. No właściwie to nie było go w ogóle widać w walce o generalkę, no ale jechał spokojnie, dojechał na 9. Myślę, co uważam za dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że nie jest w Bahrajnie głównym góralem. No tak, i biorąc pod uwagę absencję Vincenzo Nibalego, który tak nie jest też w formie, tak? No tak, mieli na Nibalego w ogóle jechać. No a tu Joni Izagir ładnie go zastąpił. No i tak właśnie to skończyła się ta Vuelta, no. Wyścig jak co roku, no ostatni wyścig, taki już dosyć sentymentalny dla wszystkich warstwa. Zobaczymy, co przyniesie nowy rok. Ja liczę, że Enric Mas dalej się będzie pokazywał dobrze, że dalej będzie jakiś zespół na niego stawiał. Zobaczymy, czy, nie wiem, on ma kontrakt z tym Quickstepem na następne lata, czy... Ma jeszcze na jeden rok kontrakt. No to myślę, że w Quickstepie raczej nie ma tam kandydatów, którzy mogliby mu zagrać. Obecnie typowo na generalkę to jest tylko jeszcze Jungels, także mogą sobie spokojnie rozdzielać. Ale mam nadzieję, że obaj odejdą z Quickstepu, no bo... W Quickstepie nie ma zawodników, którzy dobrze jeżdżą po górach. Tak więc no, hiszpańska Vuelta się skończyła. Ten sentymentalny dla wielu fanów kolarstwa wyścig chyba będzie zapamiętany tak jak co roku. Ostatnie popisy górali, pokazy młodych zawodników. No tak jak wszystko mówiliśmy, no nie był to taka Vuelta jak co roku, co tu dużo gadać. No i myślę, że możemy przejść do porozmawiania jeszcze chwilę o zespole CCC, CCC Team, o ile taka będzie dokładna nazwa tej fuzji BMC z CCC. Do tej pory zostało zaprezentowanych trzech polskich zawodników, czyli Łukasz Wiśniowski, Szymon Sajnok i Łukasz Owsian. Myślicie, że no na pewno są to bardzo dobre transfery i nie ma co narzekać, ale myślicie, że jeszcze więcej Polaków dojdzie do tego zespołu, czy to już będzie stawianie na typowo międzynarodowy skład, a nie bawienie się w sentymenty narodowe? Najprawdopodobniej dojdzie jeszcze dwóch Polaków, mówi się o Bernasie, jako tym jednym z faworytów do zajęcia tego czwartego miejsca, jeśli chodzi o Polaków w składzie, natomiast cały skład obecny no to w ogóle nie powala. Ten skład jest, bym powiedział, że obok Dimension Data najsłabszy z całego World Touru jak na razie. Tam oprócz rozwojowego Willa Barty, który wiadomo, że się będzie jeszcze rozwijać. I Grega Vana Vermeta, który raczej będzie mieć już słabszy sezon niż wcześniejszy, no bo jednak starość nie radość. To nie ma kim jechać i to raczej będzie typowy zespół, no, typowe polowanie na ucieczki. Plus Greg Vana Vermeet. No jak dla mnie to ten zespół no, w Grand Tourach to za wiele nie pokaże. Jedynie Alessandro De Marchi może, tak jak w tym roku na Vuelcie chyba, wygrał jeden etap z ucieczki, albo przynajmniej się stanął na pewno na podium. No i co, no nie ma tam w ogóle kogo... No, brakuje chyba jeszcze takiego zdecydowanego lidera, na przykład na wielki tour, ale jest Greg Van Avermaet, także miejmy nadzieję, że wokół niego zbuduje się silna drużyna, a reszta wyścigów, no czas pokaże, jak to będzie. Nie mamy co liczyć na to, że
wielcy liderzy dojdą do tego zespołu, bo jednak nowy zespół i może lepiej, jakby nowi zawodnicy się w nim pokazali. A mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie jeszcze dwóch, trzech zdolnych zawodników po prostu młodszych, bo na razie to ten skład jest bardzo słaby, jak już wcześniej mówiłem. No jest dopiero przede wszystkim starszych kolarzy i to niestety niepokoi. No jest dopiero września, więc miejmy nadzieję, że do końca Mistrzostw Świata jeszcze kilka rewelacji, sensacji wyjdzie na światło dzienne. Ale no pamiętajmy, że kontrakty tak naprawdę podpisuje się nawet do końca października, więc... No, przydałby się po prostu jeszcze ktoś pokroju Sergio Henao, jeśli chodzi o umiejętności. Tak. Żeby mógł liderować jednak w tym zespole. Na pewno ciekawym transferem z tych Polaków przechodzących do nowego CCC jest Łukasz Wiśniowski, który najprawdopodobniej będzie mniej więcej tym trzecim liderem na bruki. To jest pozycja zdecydowanie wyższa. A biorąc pod uwagę też to fakt, że widać, że się chłopak rozwija, to w przyszłości może mieć naprawdę solidnego zawodnika na wyścigi brukowe. O, Wiśniowski ma dopiero 26 lat, także długa kariera jeszcze przed nim, a jeździ już naprawdę dobrze. No, pokazywał to na wiosennych wyścigach, kiedy dostawał czasami wolną rękę. No tak, no właśnie w tym roku zajął drugie miejsce w Omlet Het Nieuwsblad, które od tego roku jest, ma licencję UCI World Tour, także to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry, no i w takim teamie będzie miał się przy kim po pierwsze rozwijać i dostanie też więcej szans niż chociażby w teamie Sky, tak? Między innymi zapewne dlatego przeszedł do CCC, możemy się domyślać, no ale więc na pewno dostanie więcej szans w tych zwykłych wyścigach, w wyścigach jednodniowych, tak? Na pewno przemyślany i mądry ruch z jego strony. Też cieszy to, że Łukasz stale poprawia swoje jazdy po pagódkach. No już rok temu w Mediolan Sanremo, który wygrał Michał Kwiatkowski, pokazał, że potrafi naprawdę mocno pociągnąć, kasując m.in. Dumoulina przecież sam. Tak, więc myślę, że no zobaczymy, co jeszcze przyniesie nam najbliższy czas, jeśli chodzi o informacje związane z CCC, bo tutaj na pewno to nie jest zamknięta sprawa, to będzie jeszcze rozwojowa sytuacja. No z tego, że to będzie nadal polski zespół, bo tego chyba wszyscy się obawiali. Jeszcze dodam, że tego, co piszą użytkownicy na forum rowery.org, ma powstać również zespół tak jakby rezerw z licencją kontynentalną CCC, gdzie mają się znaleźć młodzi polscy zawodnicy, którzy ewentualnie w przyszłości mają być tymi pomocnikami lub liderami w World Tourze. Tak, była o tym informacja i to też bardzo dobry ruch, bo no, nie będzie takie zaplecze dla zawodników, tak? Ci najlepsi polscy młodzi zawodnicy z tego teamu będą mieć, jakby to powiedzieć, takiego kopa, taką motywację, żeby dostać się do pierwszego zespołu, tak? O ile pozostanie ten zespół niższej dywizji, bo i to chyba nie jest pewne, czy zostanie dalej. No podobno ma powstać właśnie kontynentalny po prostu i tam ma się... No też słyszałem o tym, że właśnie w trzeciej dywizji ma właśnie zostać taki polski klub założony. Typu Kamil Małecki, Michał Pałuta. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No dobrze, nie ma co chyba przeciągać na siłę. Myślę, że możemy, jeśli ktokolwiek dotrwa do tego momentu i nas słucha, to możemy zaprosić na naszą zapowiedź Mistrzostw Świata, którą myślę, że opublikujemy na dniach już. Najważniejsze przed Mistrzostwami Świata pokazać. No i co, no chyba pozostanie się już pożegnać. Tak więc dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie za odsłuchanie naszego podcastu. Dziękujemy, że byliście z nami. No i zapraszamy was na kolejne materiały, które będziemy publikowali w ramach naszych krótkich nagrań. Na dniach myślę, że opublikujemy materiały związane z Mistrzostwami Świata. A na teraz to tyle. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia.